powstał w 2013 roku, w grudniu. W chwili obecnej liczy 16 osób. Że jesteśmy w takim składzie jak w tej chwili, to proszę Państwa, to nie trzeba tłumaczyć, bo są choroby różne, ludzie pracują i tak dalej, to jest dzień roboczy. No cóż, śpiewamy 6 lat, jak się nie trudno domyśleć. Bierzemy udział w różnych występach w Polsce, za granicą, Ukraina, Słowacja, Rumunia, Polska. No i cóż, no, nie będę Państwa zanudzał. To wszystko o zespole. Yeah.
bardzo zadowoleni z tego zaproszenia i dziękujemy bardzo serdecznie tutaj pani organizatorce, że po prostu jesteśmy tutaj. Dziękuję Państwu serdecznie. Chciałam także podziękować pani Krystynie Galik-Harchaj, pani dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kamańczy. Też bardzo dziękuję. Ja dziękuję w imieniu swoim, w imieniu Gminnego Ośrodka Kultury w Kamańczy, jak również Gminy Kamańcza, w imieniu wójta, za zaproszenie na dzisiejszą uroczystość, na dzisiejszą konferencję. Bardzo się cieszymy, że możemy tutaj z Państwem być i wracając do motta dzisiejszej konferencji Razem czy Osobno. Zespół Lemy jest pięknym przykładem tego Razem czy Osobno, dlatego że tworzą go ludzie różnych wyznań. Mamy księdza, mamy wyznawców cerkwi prawosławnej, grekokatolickiej, rzymokatolickiej i jak widzicie Państwo, razem można bardzo dużo zdziałać i tylko w tym kierunku należy podążać. Brawo!